Witam serdecznie! Ja dzisiaj do Was z boksem męskim od Big Glossy, ale zanim do niego przejdę, chciałabym Wam przekazać kilka informacji. Nowy produkt na rynku, który reklamuje Doda, to kosmetyki do włosów firmy Hair Queen. Ja sobie wybrałam akurat szampon i maskę do włosów średnio porowatych. Użyłam już dwa razy i muszę Wam powiedzieć, że ja jestem zadowolona. Kupiłam je ze względu właśnie na dobre składy, i w sumie bym się o nich nie dowiedziała, gdyby nie moja koleżanka, która właśnie się mnie zapytała, czy są warte zakupu, jak tam to składowo wygląda. No i ja po zobaczeniu składów mówię, no super. A pytała się mnie dlatego, że tam widziała w podkomentarzach w poście Dody. Jakieś takie prześmiewcze komentarze, że jak będzie w biedronce, to to będzie byle co. No i sprawdziłam. Rzeczywiście Doda mówiła prawdę, mówiąc, że kocha naturalne kosmetyki i dlatego te musiały być reklamowane jej osobą. I faktycznie wszystko tutaj jest fajnie. Olejek ze słodkich migdałów, między innymi, w masce mamy baobab, witaminę e no i różne inne rzeczy. Tu tak samo tutaj jest taki łagodny spieniacz, sodium cocosulfate i nie ma nawet inne. On się bardzo słabo pieni za pierwszym razem, więc polecam umyć głowę dwa razy. Wtedy już z tą pianą jest lepiej. I po samym szamponie nie miałabym dobrego wrażenia, ale domkniętym maską, no to powiem Wam, że te włosy yy, są całkowicie inne, jakby nie moje, po prostu <taki> takie nowe włosy. Yy, I one, mimo tego, że ja mam ogólnie proste włosy, nie prostuję, to lubią mi się czasami pofalować yy, w miejscu, gdzie są bardziej wilgotne. A ich tam dobrze nie dosuszę, to po tej masce i po tym szamponie one są tak jakby bardziej wyprostowane. I takie całkowicie inne w dotyku, takie jakby nie wiem, zdrowsze, cięższe. Ja i tak mam gęste włosy, ale teraz to już w ogóle czuję je jeszcze cięższe. Dobry, taki zdrowy, mocny włos, to tyle Wam chciałam powiedzieć, na końcu jak mi się uda, to dodam zdjęcia ze sklepu Biedronki, jakie jeszcze są dostępne warianty y, tych kosmetyków, są wersje do włosów niskoporowatych y, i do każdych włosów, tam są jakieś peelingi, wcierki y, i nie pamiętam co jeszcze, to wszystko będzie na zdjęciach. Kolejne info dotyczące kalendarza Pure Beauty. Nie będzie go u mnie na kanale, ponieważ po ujawnieniu zawartości z niego zrezygnowałam. Nie mówię, że jest jakieś złe czy coś, po prostu nie moje typy. Ja kilka kosmetyków dobrych z tego pudełka już mam, więc nie są mi potrzebne. Większość tam jest takich kosmetyków, których bym nie użyła, musiałabym kombinować, żeby je sprzedać, a jednak to jest 300 zł, więc póki mi, te, póki mi tego nie wysłali, to ja z niego zrezygnowałam. Niech będzie miał ktoś, kto bardzo chciał dostać to pudełko, a już nie zdążył. Dostałam w sobotę także pudełko od Big Biglossy, kalendarz. Jeszcze go nie otworzyłam, no bo nie miałam czasu. Miałam w weekend nie doży szkoły, to jeszcze roczek mojej córki i musiałam wszystko przygotować. W ogóle przedszkolę zamknęli moim dzieciom w tym czasie, więc naprawdę miałam. No, nie wiedziałam, jak się nazywam ostatnimi czasy. Mogę Wam pokazać etykietę z tego pudła. Może sobie tak nakierujemy na to. O. Pudełko jest bardzo ładne. Jak widzicie, ja tu nic jeszcze nie otwierałam. Jedynie sobie na tą etykietę popatrzyłam. No i wcale ten boks jakoś lepszy czy gorszy od boksa kalendarzowego Pure Beauty nie jest. No, ale jak już do mnie przyszedł, to chyba go sobie e, zostawię. I no co, mam go otwierać tu na kanale. Piszcie tutaj w komentarzach, e, czy chcecie od razu całość, czy może dzień po dniu sobie będziemy otwierać po jednym kosmetyku. Dobra, to taka zapowiedź. Bo tak myślałam do teraz, czy go oddać, czy nie oddać. No, ale jak już jest, to może niech będzie. Przechodzimy do boksa Big Lossy, męskiego. Ja za niego dałam 67 zł po wpisaniu jakiegoś tam kodu rabatowego. Jest to edycja 20. Tak wygląda ulotka produktowa. O, mamy tutaj zakładkę do książki i kod Big Lossy na Medicine. I dostaniemy 25% rabatu na medicine.com. Dobra, kolejna rzecz z tego pudełka. To takie śmieszne, świąteczne skarpetki z reniferkiem. I mamy tutaj dwie pary. No, już wiem, komu chcę je podarować i się z nich ucieszy. Też firma Medicine i skarpetki są warte 35 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka, tutaj mamy jakąś naklejkę chyba. Tu jest jakaś próbka olejek do brody, niedźwiedzi. O, jak dobrze, że on jest w takiej malutkiej pojemności, bo już po popatrzeniu w ulotkę zastanawiałam się, komu ja to będę mogła podarować, bo nikt z bliskiego otoczenia brody nie nosi. A tu tylko taka malutka próbka, więc no, żalu nie będzie, jakby się to miało przeterminować czy nie zużyć. E, olejek do brody w wersji pełnowymiarowej 30 ml kosztowałby 80 zł, a tutaj mamy miniaturę. Kolejna rzecz z tego pudełka, o tutaj mamy dwa kosmetyki firmy Bielenda Professional Men Detox. No i co to, co to tutaj mamy? Anti Acne Complex, yy, czyli coś na pryszcze, dwa w jednym, nocny krem boster na niedoskonałości. I jak tu to wygląda ze składem? Na trzecim miejscu już mamy niacynamid, czyli faktycznie może tutaj zadziałać. Ze skwalanem to tym bardziej. Potem mamy kwas. Ojojoj, oj, oj. i już mamy pierwszy polimer syntetyczny. Czyli taki nie do końca pryszcze, bo jednak może nam zapchać. No i tylko do y, tego polimeru syntetycznego miałabym tutaj obiekcję. Ile ten kosmetyk jest wart 55 zł i mamy tutaj produkt pełnowymiarowy, no czyli na bogato. Kolejna rzecz z Bielendy. Tym razem jest to izotoniczny żel do mycia twarzy. Oby tutaj ni żadnych niespodzianek w składzie nie było. Mm, delikatny detergent, kokamidopelbytainny. No i zaraz po nim mm, polimer syntetyczny, czyli tak. No, nie za bardzo. Ale reszta jest w miarę znośna. Czyli tak po prostu nieekologicznie, może zapchać tyle, że ten produkt do mycia jest zmywalny, więc może nie będzie takiej y, tragedii gorzej y, z tym nocnym kremem, bosterem na niedoskonałości. Kolejna rzecz z tego pudełka to woda po goleniu firmy Nivea Men Fresh Kick. 100 ml. Ona, jak to na Nivea będzie ładnie pachnieć. No alkohol denaturyzowany w, w takim produkcie musi być. Potem mamy pek. No, i yy, on nawet jest pantenol taki łagodzący. Kompozycje zapachowe. No, jak na taki produkt przystało, yy, to może być. I z Nivea wodę po goleniu dalibyśmy 27 zł. Za Bielendę Profesjonal i zotoniczny żel do mycia twarzy dalibyśmy 43 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka. to krem do twarzy i brody. No i to jest firma Intensa Pur Home. Tej firmy nie znam. 50 ml. No nie na no, składu tutaj nie widzę, ale jest taka informacja, że ten żel kremowy zawiera olejek z baobabu, kwas hialuronowy, pantenol oraz wyciąg z rzęszenia i aloesu. Dziwne to jest dla mnie. A nie, znalazłam. <grym> no, ale na drugim miejscu jest alkohol denaturyzowany, czyli nam przesuszy skórę. Yy, czwarty jest <grym> zapach. Ojoj, to powinno być na końcu, a jest na czwartym miejscu. Zaraz po nośniku przenikania, czyli no nie za dobrze. I dopiero potem zaczynają się dobre substancje, takie jak kwas hialuronowy, olejek, yy, aloes. Panthenol, gliceryna, ale jest też ze złych substancji. Karbomer jeszcze. BHT. Oj, No, nie, to nie jest dobry kosmetyk. W moim mniemaniu, żeby nie było. A jest wart 56 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka. Jest to pianka do golenia z awokado w cenie 9 zł. I jak ta pianka. Tutaj skład jest nieco przysłonięty. Zapachy w połowie. Polikwaternium 7. Tutaj nie chcę odklejać. No, a oprócz tego to jest tu też oliwa z oliwek. Olej kokosowy. Dobra. I tak wyglądała zawartość tego pudełka. Wartość tego pudełka to jakieś 225 zł, jak się Wam podobało. Piszcie czy otwieramy ten kalendarz Big Losi? W jakiej formie, czy cały naraz, czy pojedynczo, więc czekam na odpowiedzi i do usłyszenia.